koncentracja była, no można powiedzieć, mało mnie było słychać, ale przespaliśmy, można powiedzieć, te pierwsze minuty, nie wiem, czy co się stało, że wyszliśmy trochę zestremowani, gdy straciliśmy już drugą bramkę, zaczęliśmy grać w przerwie meczu, powiedzieliśmy sobie kilka mocniejszych słów i naprawdę zespół wyszedł całkiem inny, wiem, że Legia się cofnęła i może to troszeczkę zamazać obraz, ale mówię, no mieliśmy też swoje sytuacje i mogliśmy ten mecz przynajmniej zremisować, no. Nie udało się i wracamy do domu łącznie bez punktów. No tak, na pewno było można, bo były na to sytuacje, gdzieś tam piłka się kotłowała w piątce, mieliśmy jakąś świeczkę, miał, można powiedzieć, sam na sam. No, Legia to klasowy zespół i nie można takiego zawodnika jak Nikolić zostawiać w szesnastce bez krycia, bo on każdą nadarzającą sytuację potrafi wykorzystać. No, dwa razy znalazł się w sytuacji i sam na sam wykorzystał. No, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo 2-1, no i boli ta porażka, ale tak jak mówię, no mogliśmy przynajmniej ten mecz zremisować w końcówce, bo były ku temu sytuacje.